Szanowni Państwo, drodzy goście, bardzo się cieszymy, że jesteście dzisiaj z nami. Nie tak dawno, bo jeszcze na początku lipca wirtualnie kończyliśmy rok akademicki, życząc sobie udanych wakacji i rychłego spotkania się w innej rzeczywistości. No niestety, ten nieproszony gość nie chce od nas odejść. No i cóż robić? I tak mi się skojarzyło, że ta sytuacja bardzo wiąże się z grą w pokera. A dlaczego w pokera? Bo w pokerze nie wiemy, jakie dostaniemy karty, co nas czeka, ale tylko od nas zależy, jak tą partię rozegramy. W związku z czym bierzemy się do tej 14 rozgrywki, do tej partii, życząc sobie przede wszystkim zdrowia, życząc sobie udanych działań, rozsądnych, czujnych, odnajdywania dla nas dobrego czasu i pełnej humoru i radości filozofii życia. Musimy wygrać. Musimy wygrać tą partię, a myślę, że w tym pomogą nam nasi zaproszeni goście, których poprosimy o cenne wskazówki, jak tą partię rozegrać. Witamy serdecznie pana Tomasza Głogowskiego, posła Rzeczpospolitej Polskiej. Witamy serdecznie pana Przemysława Cichosza, przewodniczącego Rady Powiatu. Witamy serdecznie panią Beatkę Kiszel, dyrektora naszego urzędu. Witamy naszych przyjaciół, przyjaciół z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Bytomiu, Stenię i Janka. Jasię i Jasia z Piekarskiego Uniwersytetu. Jankę, ale nie wiem imienia drugiej dziewczyny, jest też Piekary. Witamy serdecznie przedstawicieli naszych instruktorów w obecności Lucynki Mokrus i Basi Widerowej. No to poprosimy naszych gości o te wskazówki, żeby pomyślnie rozegrać tą partię. Dzień dobry Państwu. Ja myślę, że to od Was przede wszystkim wskazówek. Na wiele tematów moglibyśmy uzyskać, bo doświadczenie zawsze jest cenne i zwłaszcza od osób, które cały czas mają potrzebę i poczucie, żeby dowiadywać się nowych rzeczy. Myślę, że także dla Was ta sytuacja jest, no jest zaskoczeniem, to co się dzieje, nawet od osób tak chłonnych wiedzy i pragnących się rozwijać cały czas. Ciekawa ta metafora z pokerem była. Mniej więcej wiemy, jakie karty mamy, nie wiemy, jakie karty ma ten nasz główny niewidoczny przeciwnik, ale no, widać, że ten Górski Uniwersytet Trzeciego Wieku nawet przed pandemią się nie łupnie i cieszę się, że mogę być po raz kolejny z Wami i widzieć, że cały czas jesteście pełni żywotności, pełni pomysłów, planów na przyszłość. No i tak jak wszyscy sobie w tych czasach możemy życzyć tylko zdrowia, bo wiem, że jeżeli zdrowie będzie, to sobie zresztą poradzicie, że wiecie, co chcecie robić, że dużo pomysłów macie, będziecie realizować, także wszystkiego dobrego. Oby ten rok akademicki pewnie trochę inny, tak, żeby był owocny i żebyśmy zdrowi spotkali się już za rok, mam nadzieję, z takim poczuciem, że naukowcy medycy poradzili sobie z sytuacją na świecie i możemy żyć w miarę normalnie. Wszystkiego dobrego. Dobry wieczór Państwu. Szanowna Pani Prezes, szanowne słuchaczki, drodzy słuchacze. Ja na wstępie bym w ogóle chciałem podziękować serdecznie za zaproszenie i cieszę się, że wreszcie mi się udało do Was dotrzeć, mimo że blisko, ale mimo kilku zaproszeń zawsze się tak jakoś złożyło, że niestety nie udało się dojechać. Jestem niezmiernie szczęśliwy, że dzisiaj mimo tej paskudnej pogody ten cel udało się zrealizować. Natomiast ja powiem Państwu tak, że z takich pierwszych spostrzeżeń, bo to zazwyczaj jest tak, że jak się zaczyna rok szkolny czy tam rok akademicki, to ci uczniowie, ci studenci to są tacy smutni. Ja tutaj widzę, mimo maseczek, po waszych oczach widać, że wy jesteście szczęśliwi, że wróciliście po przerwie. I bardzo dobrze, zarażajcie, to jest złe słowo, ale przekazujcie, tak, przekazujcie ten optymizm, przekazujcie zwłaszcza tym młodym ludziom,
którzy przez parę miesięcy musieli się uczyć zdalnie. I po tych kilku miesiącach tej nauki na Zoomie i na tych innych aplikacjach, oni stwierdzili, że lepiej mieć jednak tych znajomych w rzeczywistości, a nie tylko na Facebooku. Użyję tego słowa. Zarażajcie optymizmem, waszą radością. Życzę wam, żebyście w tym roku akademickim jeszcze bardziej poszerzyli swoją wiedzę, żeby te wykłady były ciekawe. No i czego mam jeszcze życzyć? Poza zdrowiem, to pozostaje mi tylko życzyć, żebyście państwo mogli się spotkać w rzeczywistości, w tak zwanym realu, i żeby te zajęcia mogły się odbywać tak jak tutaj teraz, face to face, a nie za pomocą. Bo tych relacji i tych kontaktów międzyludzkich nam bardzo potrzeba. Wszystkiego dobrego, dziękuję raz jeszcze za zaproszenie i samych sukcesów życzę. Jesteśmy wśród ludzi, którzy swoją aktywnością udowadniają, że są mistrzami w smakowaniu życia i docenianie najpiękniejszych walorów. To zaszczyt gościć wśród tych, którzy doceniają wiedzę i którzy nade wszystko doceniają kontakt z drugim człowiekiem. Dziękuję bardzo. Dzień dobry państwu i przede wszystkim państwu wszystkim życzymy dużo, dużo zdrowia. Z uwagi na tą sytuację, jaką mamy. Pani prezes, dziękuję mi za zaproszenie. I żeby nie przeciągać, to tylko powiem, że tą partię z panią prezes, to na pewno państwo wygracie. Na pani ręce. Ja również dziękuję za zaproszenie. I wam wszystkim, przyjaciele Stanowskich Gór, i pani prezes, życzę ogromnej odwagi, że chcieliśmy rozpocząć tę działalność uniwersytetu, że te pół roku spędzonych gdzieś w domach, myśleliśmy cały czas, jak to zrobić, ale dzisiaj nie umiem jeszcze pani Magdzi specjalnie poradzić, co może, bo właściwie to ja już się tu bardzo dużo dowiedziałam rzeczy, które chcemy też wykorzystać i na naszym Uniwersytecie Piekarskim. Życzę ci, Marciu, żeby wszystko przebiegało bezpiecznie, żebyś pokazywała tą ogromną kreatywność, ten twój humor, ten twój śmiech, który tak bardzo zaraża wszystkich twoich słuchaczy. Wszystkiego najlepszego. Wypada powiedzieć formułę. Szanowni państwo, rok akademicki 2020-2021 uważam za otwarty. To radość z tego otwarcia wyśpiewajmy tradycyjnej pieśni Gaudeamus, do wykonania której zapraszam Henię i Andrzeja Żurek, a akompaniować będzie Mariola Jankowska. Wstańmy. Kto potrafi, to niech śpiewa, a kto nie, to niech murmurando sobie śpiewa i zaczynam.